No. Będzie głośno, będzie sporo wystrzałów muszkietowych, będą wystrzały armatnie, a zatem już cały czas musicie Państwo mieć się na baczności i zatykać uszy lub otwierać buzię, żeby uniknąć zatkania uszu podczas wystrzału. Widzimy Prusaków, którzy ładują broń, swoje muszkiety. Widzimy długie pobojczyki metalowe, którymi upijany jest proch w lufie. Wszystko przygotowywane musi być na komendę. Ogień oddawany jest jednolitymi salwami. A z drugiej strony obozu nasi, wojska księstwa i Napoleona, przywitajmy ich gorącymi brawami. I już po pierwszej serii salw chmury dymu prochowego zaczynają unosić się w powietrzu. Za chwilę poczujemy gryzącą woń siarki. Tym bardziej, że gruchnęła właśnie mała polowa armata Prusaków. Obydwie strony przeładowują broń i szykują się do kolejnej salwy. Piechota napoleońska naciera na Prusaków, dojdzie do walki wręcz. Widzimy na przodzie szalejących saperów, żołnierzy w wielkich futrzanych czapkach. Wydaje się, że Prusacy odeszli w niesławie. Wiwat wojska cesarza Francuzów! Wiwat! Prusacy wycofali się z obozu, ale przegrupowują się tuż za obozem, wedle dworku, i tam zapewne odpierać będą kolejne natarcie. Luźni strzelcy francuscy z flanek próbują osłabiać pojedynczym od Prusaków. Szanowni Państwo, te słuchy, co ludzie po okolicy gadali, że tu sam cesarz dzisiaj zawita, sprawdziły się. Oto tuż za oddziałami piechoty widzimy Napoleona Bonaparte.
wraz z adiutantem i piękną damą. Kto wie, może to słynna polska faworyta cesarza Anna Walewska. Napoleon obserwuje potyczkę przez lunetę, a jego żołnierze po raz kolejny przeładowują broń i szykują się do starcia z Prusakami. Prusakami, którzy cały czas czekają wedle dworu. I dojdzie trzeci mecz. Dla zachowania porządku piechota maszeruje do taktu werbli, bębnów wojskowych, które wygrywają miarowy krok. Wszystko w tym czasie w armii równo musi być robione i razem, porządnie. Jeden z woltyżerów piechoty francuskiej strzelił właśnie w kierunku Prusaków. Woltyżerami nazywano żołnierzy, strzelców, którzy działali trochę jak strzelcy wyborowi w tamtym czasie podczas wojen napoleońskich. Nie walczyli w szyku, ale różno, wybierając sobie samemu za cel przeciwnika. Oczywiście tym najbardziej pożądanym celem był oficer wroga. Bo kiedy wroga piechota straciła oficera, wrogi oddział stracił oficera, nie mógł on wydawać komend i często kończyło się to przegraną. Część napoleońskiej piechoty poszła do walki wręcz z Prusakami. Drugi z oddziałów szykuje broń do strzału. Prusacy przegrupowują siły. Mimo iż zaskoczeni w obozie, nieumundurowani jak trzeba, biją się dzielnie. Zdaje się, że Prusacy wycofali się, ale nie całkiem pobici, w porządku, w ordynku wyszli poza pole obozu, a piechota napoleońska wraca zwycięska. Przywitajmy ich, czy właściwie nagrodźmy ich za zwycięski bój gorącymi brawami. Thank you.
Biedny austriacki grenadier, który padł na środku pola obozowego. No cóż, jako że nie żyje, to wszystko mu jedno, ale raczej nie było mu zbyt przyjemnie. Miłosierna pani, niczym Samarytanka, przyniosła łyk wina rannemu jednak, a nie martwemu Austriakowi. Na rowerze bardzo mało. Tylko nie, mógł pan czy nie pojedzie rowerkiem? Oni mają dwa na rowerze. Nie, tylko dwie. Buty mu powinni ściągnąć. Szanowni państwo, pewnie zbyt dobrze tego nie widzicie, ale sam cesarz Francuzów nagradza teraz swoją piechotę za dzielną walkę. Widzimy go tutaj, tej części obozu, z którego nastąpił ich atak. Cesarz w swojej wspaniałomyślności pozwolił żołnierzom na rabunek pruskiego obozu. Namioty, które zostawili po sobie Prusacy, padną teraz łupem żołnierzy polskich i francuskich. Kto wie, może znajdą tam pieniądze, może trochę dobrego trunku, na pewno jakieś pamiątki rodzinne. A zatem żołnierze szabrują obóz. Markietanki, to jest niewiasty obozowe, co pomagały żołnierzom w czasie kampanii, zostały porzucone przez Prusaków i teraz trafiły do niewoli żołnierzy napoleońskich. O, widzimy, że do lekkich nie należą, skoro jeden z saperów nie może dźwignąć niewiasty na ramieniu. Chłopy jak niedźwiedzie, a baby nie dźwigną. Ale Austriacy i Prusacy nie dali za wygraną. Wracają do obozu i uderzą wkrótce na oddziały napoleońskie. Szybkim krokiem koalicja antynapoleońska wkracza na teren obozu. Niespodziewany atak Prusaków odpartym jednak został, a żołnierze Napoleona, mimo iż czakie grasunku po obozie, nie dali się pobić. Ten ukryty dzień Prusakom nieco lepiej, bo ani czapek na głowach, ani kurtek mundurowych, w przeciwieństwie do wojsk napoleońskich, które ciężkie czapki na głowach noszą i porządnie w cały mundur kompletny ubranymi są. Teraz się przygotowujemy. Teraz będzie.
Przez prawo, w prawo! Środ, marsz! Do boju, broń! I znowu walka wręcz. Popłoch wśród Prusaków budzą saperzy. Żołnierze w czerwonych kurtkach, w wielkich futrzanych bermycach, co wywijają miast karabinu z bagnetem, wielkimi siekierami, które do prac saperskich, ciesielskich są im potrzebne. A zatem to narzędzie zgoła do innych niż bojowe celów przeznaczone, tutaj straszliwe żniwo zbiera w czasie walki wręcz. Z placu boju odciągani są ranni i zabici. Ja. Gdyby przy wystrzałach nie był uśmiech. Siedem sztuk leży, nie? Ja nie liczyłam. Kolby by nie wyszedł. Warto pamiętać, iż podczas takich bitew i potyczek nie każdy muszkiet zawsze wypalił. Oto zamki skałkowe nie należały do najbardziej doskonałych konstrukcji, gdyż kurek zaopatrzony w mały krzemień, skałę nazywaną skałką, krzesał iskrę, uderzając o lustro. Czasem jednak, kiedy ten krzemień w muszkiecie skruszył się, iskra była niewystarczająca, aby doprowadzić do wystrzału i mawiano, iż coś spaliło na panewce. Proch spalił na panewce i to powiedzenie po dziś dzień się utrzymało. Kiedy nam się coś nie powiedzie, mówimy, że spaliło na panewce. To jednak rzadko kiedy spala panewce, czego świadkiem jest cesarz Napoleon Bonaparte tu na środku placu obozowego w towarzystwie swojego adiutanta i oficerów oraz pięknej damy przygląda się nadal trwającej potyczce. Zdaje się, że bitwa dogasać zaczyna w okolicy dworku. Ostatni żołnierze koalicji antynapoleońskiej, którzy tutaj w Ruszczy stanęli na drodze wojskom cesarza Francuzów, zaczynają ulegać. I da Bóg, a zwycięstwo będzie nasze. Tak jest, walka wręcz trwa za dworem i będzie to już ostateczna klęska Prusaków i Austriaków, jak sądzę. I już za chwilę
obejrzymy zwycięskich żołnierzy powracających do obozu, zwycięskich żołnierzy Napoleona. I już za kilka chwil będzie można osobiście odwiedzić cesarza Francuzów, który obraduje ze swoim sztabem i piękną damą w wielkim namiocie. Tu na skraju obozu będzie można odwiedzić samego Napoleona Bonaparte, który właśnie przechodzi przez plac boju. Tak wywiązała się tutaj dyskusja, czy lepiej z brodą, czy bez. Otóż bywało różnie. Dla starszych żołnierzy, co już wysłużeni byli długą służbą, zarezerwowane były wielkie wąsiska. Takich żołnierzy starej daty, co na niejednej bitwie wysługiwali, nazywano wiarusami. Młodzi zaś żołnierze, co dopiero do służby przyjęci zostali, często bez wąsów służyć byli powinni i tym się właśnie od wiarusów służyli, że gołe gęby nosili. Pchani byli też przed sobą w czasie pochodów bitewnych. Wiaruci jako lepszej jakości sprawdzone wojsko stawali w tylnych szeregach, a do przodu wystawiali na większe narażenie się na kule tych młodych żołnierzy, bo ich strata, choć brutalna, mniej była dotkliwa dla całego oddziału, niż gdyby zginął któryś z tych wiarusów, co znacznie lepszym żołnierzem bywali z racji doświadczenia i stażu służby. Wracają przez to żołnierze i ci świezi rekruci i wiarusi. Gorące brawa dla nich! Nabita armata czeka na salwę kończącą dzisiejszą potyczkę. Potyczkę pomiędzy wojskami Napoleona Bonaparte a koalicją antynapoleońską. Ludzie w ruscy twardzi są i wcale się nie wystraszyli. Gorące brawa. Tak, i tym tubalnym akcentem kończy się potyczka w obozie w ruscy. Serdecznie dziękujemy, szanowni państwo, za uwagę. Dziękujemy żołnierzom, rekonstruktorom z przeróżnych formacji odtwarzających czasy napoleońskie za udział w potyczce. Podziękujmy także tym paskudnym Prusakom i Austriakom, bo choć zaborcy, to też ludzie i też się tu nachodzić musieli. Gorące brawa dla koalicji antynapoleońskiej. I tu raz jeszcze wypada zakrzyknąć: Wiwat Napoleon I, cesarz Francuzów, ten co na miastkę suwerennego państwa polskiego, księstwo warszawskie, ustanowił w roku 1807.